Nie no, on pijanek dojedzie. Jeszcze nie wiem, czy to też jest. On pijany jest. Że opona mu strzeliła. No ale mu strzeliła, to się chyba zatrzymał. No tak, wjeżdża i wjeżdża, wjeżdża i wjeżdża. Ale zakurzyło się, jakby mu opona strzeliła. Ale jedzie jak mu pijany. Jeździ na ty, no patrz, rozwali ich teraz. Nie, no, trzeba dzwonić na policję, nie ma co. Patrz! Ty uważaj jak za nim jedziesz, bo on... No, zwolni. On jest nawalony. Dzwonimy na policję szybko. Dzień dobry, proszę pana, jadę za kierowcą tira. Jest pijany, zrzuca ludzi na autostradzie z pasu. Jestem na autostradzie A4 na 162 kilometrze. Kierowca jest obcokrajowcem. Okej. Okay. 162 kilometr w stronę Katowic. Od Wrocławia do Katowic, nie? Tak, to jest słowacka tablica PP 110. Tak, YG. I to jest słowacka, SK chyba, to jest słowacka prawdopodobnie. Ja za nim cały czas jadę na awaryjny. HEDOS przez CH. No ja za nim jadę na awaryjnych. Tak, ja jadę na awaryjnych za tym samochodem Audi srebrnym A4. Bo kiedyś jakby... Nie no, nie jadę za blisko, ale on tutaj zrzuca ludzi normalnie. Prawie przed chwilą spowodował poważny wypadek. On robi tutaj ślaczki piękne. Dobra. Dobra, dzięki. Ja pierniczę, co on wyprawia. Może śpiący jakiś jest. No może nie być pijany, śpiący, no ale to może kogoś... No ale to się zatrzymuje, ja nie. Ja pierdzielę. No ja mam nagrane to, więc to trzeba policji pokazać, nawet jeżeli będzie trzeźwy. Mam nadzieję, że będą dzwonić do mnie. On teraz ogarnął, że ja zanim jadę na awaryjnych, to pewnie się ogarnął trochę, ale... Kurwa, no przecież taką osobówkę to on zabije. Przecież nie przyspieszam, już się ogarnij też. Już
dziewiąta. Teraz właśnie pytanie, czy oni z tamtej strony nas blokują, czy oni muszą wjechać na autostradę i gonić tędy. Bo oni powinni zamknąć drogę tam, żeby on nie mógł jak jechać. Tylko czy oni mają jaja, żeby od tamtej strony wjechać pod prąd. O, jak jest z zagranicy, to on będzie miał przewalone. Bo z zagranicy jak... O Jezu, zep! Jak jest z zagranicy, to masz bardziej przewalone niż Polak. Jeszcze na miejscu trzeba kary płacić. Kuźwa mać. Nie, to już brzuch boli ze strachu. Patrz jak on jedzie. Nie, aż ciary przechodzą. Ja bym go zatrzymał, ale to jest tir, to wiesz, osobówkę można zatrzymać samemu. A tira to kuźwa nie wyhamuje, to cię... A że ludzie pogadają, że jedziesz na awaryjny. Dałem ci, że my się spóźnimy, bo to i tak policja będzie. Zanim policja stanie, ja muszę... Będą mnie spisywać, nagranie pewnie muszą. Oni nie widzą! Nie krzycz, bo dzwoni. Halo, słuchaj, my się możemy chwilę spóźnić, bo mamy sytuację nieciekawą na drodze. Jedziemy za facetem z tyłu, bo jedzie tirem, narąbany jak cholera po całej ulicy, na pozwolę na policję, no i jedziemy na awaryjny za nim. Do Kacpra mogą spisywać, no ale jedzie tak, że masakra, jak tu zaraz punktuje z jakiegoś wypadku, to będzie dobrze, bo całą drogą jedzie. Walnie, ja p***. Co za... Ja pierniczę, co za chory człowiek. Tak, co on robi, a mi to machasz. Tak kuźwa policja. Nagle ludzie z tyłu, nikt nie jedzie, nikt nie wyprzedza. A no tak będzie. No teraz nie ma bramek, a bo przecież ten etol jest zasrany. Ale będzie wjazd na ten, oni będą... O, zjeżdża. Dobra. Łapiemy.
A gdzie ja się zbliżam? Wychodź z auta, bo jak mu zacznie odjeżdżać do tyłu. No ja pierdolę. Trzeba go zatrzymać. No. Kurwa, bo Kacper go zaraz tu bije. Czekaj, nie wysiadaj, Mieszko. Emocje, widzisz? Czekaj, dobra? Kacpa nie aresztowali za te, że mu liścia sprzedał. Myśmy dopiero tu stali. Czekaj, uważaj. Myślę, że nikt by mu nie uwierzył. Nie no, 3 promile to jest kuźwa. No to jedziemy. Dobrze, ja tam czasem. Czyli jedziemy. Musimy wyjechać w brzegu niestety. Ale to trzeba być stukniętym, żeby 3 promile i jechać. Szwagier. Wiesz, to jest szwagier.